Nie mówisz o to napięcie jeszcze raz. Ty z Wi-Fi. Witam was na kolejnej wyprawie. Gdzieś tutaj poszedł Jan i Dominik. Jesteśmy w tej chwili w domu dziecka, słuchajcie. Nie wiem, czy ten sufit tak krzywo był oryginalnie, ale jak możecie zobaczyć, prawa strona jest niżej niż lewa. No, mniejsza o to. Mamy rysunki z podpisami, zrobionymi oczywiście później. Sex room na przykład. Tak, ogólnie powiem wam, stan budynków z tego, co widzieliśmy z zewnątrz, jest raczej kiepski. Aha, do tego okradzione jak się da, ile się da, szczerze mówiąc. Dobra, przejdźmy łącznikiem najpierw do drugiego budynku. O, widzę Dominika. Dobra, Jan jest też. No to w porządku. Ty, tu się świeci dioda jeszcze. Nie mówisz o to napięcie jeszcze jest. Ty z Wi-Fi. A gdzie kamery? Albo fotopałka gdzieś jest, tam jest żadnej. Ty, tu jest ten, czujka. Okej. Okay. Nic tu nie ma. Nic, zobaczmy. O, ty, ale to jest fajne. No powiedz, że nie. To mi się podoba, takie schody. Mam nadzieję, że to nie jedyna atrakcja tutaj. Kurczę, fajne nawet, nie powiem. Oj, mamy wyjście, słuchajcie, na taras. No i jak możecie zauważyć, teren jest ogólnie spory. Co prawda przez drzewa nie widać go. Tam jest jeszcze jeden budynek, zaraz do niego podejdziemy. No niestety, wszystko się rozpada. Aha. Ale mimo wszystko jakiś swój urok ma to wszystko. Pomimo tego, że jest, no, nie ma kaloryferów. Dziwo, jakość oświetlenia pozostały, przynajmniej część. Tapety, jak widzicie, no, było kilka warstw. No, czy znajdziemy tu jakieś pozostałości jeszcze oprócz tych rysunków, malunków na ścianie? 86 rok, data napisana markerem. No, nie wygląda to dobrze, wiecie, krótko mówiąc. Chociaż taki budynek, zawsze mi się podoba takie pomieszczenia, gdzie mamy okna praktycznie na połowę obiektu. Jak widzicie, tym łącznikiem szliśmy, możemy udać się do tamtej części budynku. I w sumie chyba tak zrobimy, ponieważ tutaj no, nie ma za wiele rzeczy. Jakieś resztki, dużo wilgoci. Toalety zapewne. Rozkradzione, poniszczone. A jak? Natomiast tutaj... Tu jest druga klatka schodowa. Słuchajcie, wiecie co mi przypominają te stopnie? Pewna kamienica, w której byłem lata temu z walkerem, miała podobne, może nie identyczne, ale podobne zdobienia. Natomiast tutaj, halo? Czy jest tutaj ktoś? Tu jesteśmy na ostatnim piętrze. Klasa druga, piłka nożna, Roiken. Nie kojarzę, szczerze mówiąc. Ale wydaje mi się, że mniej zdewastowana jest ta część. Odrobinę, od razu zaznaczam. No. Szafa jest, ale pusta. Słuchajcie, zobaczcie. Mamy jeszcze wyższe piętro i co my mamy? Seiko. I co to jest? Kserokopiarka. Jakaś taka większa. Kalendarz z 2001 roku. No, a jeśli chodzi o samo poddasze, nie ma nic ciekawego. Wszędzie mamy te zabezpieczenia, żeby dzieciaki nie spadły przypadkiem. No, biorąc pod uwagę, w jakich latach funkcjonował ten obiekt, to powiem i tak, jest nieźle.
O, sala gimnastyczna. Ale jakaś taka mała, powiem ci. No cóż, budynek sam nie jest jakiś specjalnie duży, więc nie dziwię się, że takiej wielkości jest sala, ale powiedzmy sobie szczerze, to lepsze niż nic. Zobaczmy. Wyższe piętro. Okej, wydawało mi się, że coś słyszałem. Wyższe piętro, drugi budynek. Dziwne, zaczynamy od toalet. I nie ma nic więcej? Dobra, jest. Okej. Nawet bym powiedział, że sporo. Tutaj zobaczcie. Jeszcze nie jest aż tak źle. O, prysznice są. No. Dobra, czuć wiadomo czym. Tym mianowicie, więc ja stąd lecę. Bo to nie jest przyjemny zapach. Ale zobaczcie, dla małych dzieci takie umywalki. Podejrzewam, że dosyć małe będą te, tak, pokoje. Pytanie, czy to były klasy, czy być może takie... Podejrzewam, że raczej pokoje dla dzieci, skoro jest tutaj, są tutaj prysznice. Tak, to by wskazywało na to, że tutaj mieszkały dzieci. No nie jest nic nadzwyczajnego. Jest wykładzina, pomalowana ściana, instalacja elektryczna wyrwana, kaloryfery zdemontowane. No powiedzmy sobie szczerze, nie ma co tutaj liczyć na jakieś wodotryski. Jest druga klatka schodowa. No i w sumie zobaczmy, co znajdziemy na tym ostatnim piętrze. O, wilgoć działa. Futryny powyrywane. Słuchajcie, no wygląda to jak plac budowy. Ktoś sobie przeniósł łóżko, albo było już tutaj. Natomiast sufit odpada. Tak samo, czyli gdzieś tam powinna być toaleta z łazienkami, z prysznicami dla tego piętra, tak podejrzewam. Wszędzie wilgoć, słuchajcie, wszędzie zniszczenie. Tak, tak jak myślałem, jest kolejna toaleta, są kolejne prysznice. W ogóle było remontowane no, stosunkowo niedawno temu. Szkoda, naprawdę z zewnątrz wygląda to bardzo ciekawie. No ale słuchajcie, ponieważ nie wiemy, jak wygląda sytuacja z tą czujką, z tym Wi-Fi całym, to nie bawimy tutaj zbyt długo. Po prostu wolimy nie ryzykować złapania przez ochronę. Tego po prostu będziemy szybciej kończyć tą eksplorację. No dobra, zobaczmy tutaj. Tarka się przyda raczej. Aha. O kurde. Nie wiem, czy to widzicie, ale taka mozaika, płaskorzeźba. Niepotrzebne skreśl. Moje chłopaki poszli na górę. Tutaj nie tracę czasu, idę za nimi. Ej, co już tak szybko? Schodzicie? O kurde. No ładnie. Widzę od drugiego budynku, idę tutaj po prostu. Ja ci... Wilgoć nieźle go załatwiła. Kurde, dobra. Zobaczmy, co my mamy. Palenie albo zdrowie. Taka płuc, gardła, krtani, żołądka i tak dalej. Mamy tutaj, słuchajcie, no niepodpisane kolorowanki, ale pewnie już parę ładnych lat wiszą. No i to, co rzuca się już na samym wstępie, kiedy się wchodzi na teren tego obiektu. Nieźle przeszklone. I tutaj bardzo dobrze widać, słuchajcie, w jakim to jest stanie. No. Wilgoć. Wszędzie wilgoć. Zamawiamy słońce na 2 miesiące. Czyli na okres wakacji. Zobaczmy toalety. Aha. Pokradzione. W większości. Wiszą pajęczyny. To. No jak to toalety?
Szału nie ma. Wiecie co? Ja tylko zerknę szybko na te górne piętra. Jak widzicie, jest siatka ochronna. Tylko... rozumiem, miała chronić dzieciaki przed upadkiem. No to wygląda. A stan budynku nie jest za dobry. Ogólnie dosyć pusto. Wszędzie w fale Dunaju, jak widzicie, wilgoć rozwalająca to wszystko. Oświetlenie jeszcze jakoś wisi, ale oczywiście nie ma co liczyć na to, że cokolwiek tu działa. Na upartego można by próbować wejść na dach, ale patrząc na jego stan, to odpuszczę. Zobaczmy, co znajdziemy tutaj w tej szopie. Okej, z tego co widzę, jest jakiś kołpak niekompletny. Ło, słuchajcie, zapach znielizny po prostu rozwala. Stara gaśnica, nic ciekawego po prostu. Natomiast tutaj, nie wiem, czy się dostaniemy do tego budynku, ale wygląda intrygująco. No zobaczcie, podręcznik języka niemieckiego. Jest cały przemoczony, nie ma nawet co go otwierać, bo się rozpadnie w rękach. Ale zerknijmy chociaż tak pobieżnie do tego budynku. O, więcej. Słuchajcie, książek. Encyklopedia zdrowia. Tu wygląda jakby od medalu jakiegoś futerał. Rosyjsko-polski słownik. Piłka nożna. I słuchajcie. Aha, dobra. Myślę, że dalej wchodzić nie musimy. Po prostu widzimy, co się tutaj znajduje. No dobra, co mogę powiedzieć? Słuchajcie, obiekt, teren całkiem spory, obiekty także duże. No niestety, jak widzicie, w środku niewiele zostało. I wygląda na to, że nikt tego nie pilnuje. Niemniej, no, ciekawe, szkoda naprawdę, że, no, wygląda to ładnie. Szkoda, że w takim stanie jest, więc... No nic, ja się z wami żegnam. Tak więc do zobaczenia w następnej wyprawie. Cześć.